praktyce wskaźnik zaangażowania pracowników nieczęsto znajduje się w twardej strategii przedsiębiorstwa, natomiast jego miejsce jest jak najbardziej wśród takich wskaźników związanych z rozwojem zasobów ludzkich, takich jak rozwój talentów, jak fluktuacja pracowników, czy jak wskaźniki związane z rekrutacją. Także jest to wskaźnik zdecydowanie kluczowy wśród innych wskaźników HR-owych w strategii. Zazwyczaj zaangażowanie pracowników mierzymy przy pomocy ankiety. Jest to wtedy rozwiązanie stosowane dla grupy pracowników, czy też dla wszystkich pracowników w organizacji. Natomiast zachęcamy i też szkolimy z tego, aby uczyć się takiego zaangażowania oceniać na podstawie obserwacji, bo też można dużo wnioskować na podstawie obserwacji swojego zespołu, a jak najbardziej oczywiście też na podstawie indywidualnych rozmów i do takich rozmów zachęcamy, bo wtedy menadżerowie mogą bezpośrednio z konkretnymi pracownikami podyskutować na temat tego, na ile oni są przywiązani do firmy albo co im przeszkadza, także warto rozmawiać. Takim typowym mitem jest to, że wszystkich angażuje to samo, to znaczy, że dla wszystkich grup pracowników odpowiednie są te same działania w celu budowania ich zaangażowania. Różnych pracowników angażują różne rzeczy, także tutaj należy patrzeć indywidualnie. Kolejnym takim sporym mitem jest to, że najważniejsze dla angażowania są pieniądze. O zaangażowaniu decydują bardziej miękkie wskaźniki, takie jak współpraca w zespole, relacja z przełożonym, także pieniądze nie znajdują się tutaj wśród tych kluczowych czynników angażujących. Rola atmosfery w budowaniu zaangażowania jest kluczowa, to znaczy to, aby dobrze pracować, czuć się przywiązanym do organizacji, trzeba też mieć do tego warunki, przyjazne środowisko, wspierający zespół. Dzisiaj podczas wykładu dotyczącego neurologii w budowaniu zaangażowania pojawiło się też odwołanie do skali Gallupa, który w swoim kwestionariuszu pyta o to, czy posiadasz najlepszego przyjaciela w miejscu pracy. Także atmosfera zdecydowanie ma ogromne znaczenie dla budowania zaangażowania. Komunikować, delegować i pozwalać decydować. To znaczy wyjaśnić pracownikom, dlaczego dany projekt jest ważny, jakie ma dla nich znaczenie, mówić językiem korzyści, jakie oni będą mieli korzyści z danego projektu, tak żeby rozumieli, dlaczego powinni się w niego zaangażować. Delegować, czyli pozwolić im podejmować decyzje w projekcie, poddać im pewną autonomię, tak żeby mieli swój realny wkład w ten projekt. Pozwolić pracownikom mieć wpływ na kształt tego projektu, przynajmniej skonsultować z nimi takie rzeczy, które później w tym projekcie będą się działy, nawet jeżeli nie będą to strategiczne decyzje, ale chociażby to na przykład jak projekt będzie zakomunikowany, czy kiedy będzie prowadzony. Tak? Takie odrobina poczucia wpływu na pewno pozwoli zwiększyć ich zaangażowanie.